Naszym gościem jest minister Mariusz Kamiński. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Na początek naszej rozmowy chciałabym zapytać, dlaczego rekomenduje pan przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią? Jako odpowiedzialny minister spraw wewnętrznych muszę składać rządowi odpowiedzialne rekomendacje. Sytuacja na naszej granicy z Białorusią dalej jest bardzo niebezpieczna, bardzo napięta. Dochodzi do szeregu prowokacji zarówno ze strony białoruskich służb, jak i dalej trwa napór nielegalnych migrantów na granicę naszego kraju. Musimy podejmować działania skuteczne. W tej chwili rezygnacja ze stanu wyjątkowego byłaby bardzo takim niebezpiecznym, złym sygnałem dla reżimu Łukaszenki, że być może Polska się cofa. My musimy twardo bronić naszej granicy, twardo bronić jej integralności. Nie możemy dopuścić do tego, żeby reżim Łukaszenki osiągnął swoje cele polityczne. A ten cel polityczny to destabilizacja sytuacji w naszym kraju, destabilizacja sytuacji w Unii Europejskiej, stworzenie nowego kanału przerzutu ogromnej rzeszy nielegalnych migrantów z całego świata przez terytorium Polski. I do tego nie możemy dopuścić. Mamy odpowiednie siły, mamy odpowiednie środki. Również potrzebujemy pewnych środków prawnych, jakim jest stan wyjątkowy w bardzo ograniczonym terenie bezpośrednio przylegającym do granicy naszego państwa. Za chwilę więcej szczegółów i więcej pytań do pana ministra Kamińskiego. Widzę jedynki, dziękuję za uwagę, ale zachęcam do obejrzenia naszej rozmowy w TVP Info. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wciąż napięta. Można się było tego spodziewać wtedy, kiedy zdecydowano o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, ale wtedy ostrożnie został on wprowadzony na 30 dni. Teraz wiele wskazuje na to, że tych napięć, które mają tam miejsce, tych prowokacji nie ubywa i w najbliższej perspektywie nie uda się tego załagodzić. Ja miałem odrobinę nadziei, chociaż polityk nie powinien się kierować nadzieją, ale chcieliśmy wysłać reżimowi Łukaszenki jasny sygnał. Te 30 dni to miał być czas do refleksji dla niego. Nie, polska granica jest twarda. Nie zrobi tego, co chciał zrobić, że każdą ilość nielegalnych migrantów będzie wpuszczał na teren naszego kraju. On został z tymi migrantami. Ci ludzie są w tej chwili na Białorusi. Ci ludzie budzą coraz większy niepokój społeczeństwa białoruskiego, ale widać, że ta refleksja nie nadeszła. Nie wiem, czy Łukaszenka jeszcze jest zdolny do jakiejkolwiek racjonalnej refleksji. W każdym razie napór trwa. Budowane są pewne połączenia logistyczne z całego świata, otwierane są nowe linie lotnicze, przeloty, otwierane są, podejmowane są decyzje o wprowadzaniu ruchu bezwizowego między Białorusią a takimi państwami jak Pakistan, jak Południowa Afryka, jak Jordania, jak Syria. To są rezerwuary ogromnych ilości migrantów. I widzimy te przygotowania. Mamy nadzieję, że właśnie nasza taka asertywna, twarda postawa na granicy spowoduje, że do tego nie dojdzie, bo on zostanie sam z tymi problemami, jakie chce nam, Polsce i Unii Europejskiej stworzyć. O tym, jak naiwne i absurdalne były słowa "wpuśćmy tych migrantów, a później sprawdzi się, kim są", okazało się dzisiaj. Dzisiaj dowiedzieli się wszyscy Polacy podczas konferencji prasowej. Czy te ustalenia polskich służb o tym, że osoby, które forsują polską granicę, mają kryminalną przeszłość, mają powiązania z terrorystami, z organizacjami paramilitarnymi, z Rosją, były dla nas, dla Polaków, dla pana ministra zaskoczeniem? Mówiąc szczerze, nie były zaskoczeniem, tego się spodziewaliśmy. Natomiast nie komentując tego zbyt publicystycznie, przedstawiliśmy dzisiaj opinii publicznej fakty. Fakty, z którymi każdy musi się zmierzyć. Rzeczywiście wśród osób, które nielegalnie przekraczają naszą granicę, które są zatrzymywane już po naszej stronie granicy i osadzane w zamkniętych ośrodkach, z których nie mogą wyjść na żadne przepustki, są osoby niebezpieczne, szokująco niebezpieczne wręcz. Mówimy tu o osobach, które jak stwierdzono, mają powiązania z państwem islamskim i z konkretnymi terrorystami, bo taki przykład mamy. Mamy telefony tych osób, mamy zdjęcia tych osób, mamy numery, z którymi się łączyły te osoby. Mamy szokujące zdjęcia związane na przykład z obcinaniem głów. Prawda? Kto trzyma w telefonie zdjęcia z egzekucji, prawda, polegającej na obcięciu komuś nożem głowy. Mamy ludzi z bojówek paramilitarnych z Bliskiego Wschodu, ludzi uzbrojonych, przeszkolonych wojskowo, obeznanych z bronią.
mamy kursantów kursów wojskowych z Moskwy, w uniformach ze słownikami języka rosyjskiego, prawda, robiących sobie zdjęcia. Ci ludzie nielegalnie przekroczyli naszą granicę. W tej chwili mówimy o około 50 osobach, które zostały zidentyfikowane. Pomijam oczywiście te bulwersujące aspekty kryminalne, bo mamy i narkotyki, i pedofilię, i zoofilię, niezwykle bulwersujące zdjęcia związane z pornografią i ze scenami dotyczącymi tej sfery absolutnie skrajnie kryminalnej. Więc są ludzie niebezpieczni, ludzie, którzy ukrywają swoją tożsamość, którzy posługują się fałszywymi dowodami tożsamości, ale nasze służby krok po kroku tych ludzi namierzają, budują, odbudowują ich prawdziwą tożsamość i osoby niebezpieczne w żadnym wypadku nie będą egzystowały w naszym społeczeństwie i w naszym państwie. Ale to jest między innymi dowód, że musimy bardzo twardo bronić naszej granicy. Mieliśmy w ciągu ostatnich 2 miesięcy 9400 osób, które nielegalnie próbowały przekroczyć naszą granicę. Zdecydowana większość została zatrzymana na linii granicznej i nie wpuszczona na teren naszego kraju. Ci, którzy zostali zatrzymani już po naszej stronie, są osadzeni, są weryfikowani i takie idiotyzmy, bo tutaj trzeba mówić o idiotyzmach, że wpuśćmy ich wszystkich, a potem sprawdzimy, kto to jest, no to widać na tym przykładzie. Tak, część tych osób została na szczęście zatrzymana, nie poruszają się swobodnie po terenie naszego kraju, po terenie Unii Europejskiej, będą izolowani, a zapewne również zainteresuje się nimi na moment prokuratura. Ale opozycja apeluje do rządu, by tę sprawę rozwiązać w taki sposób, by polską granicę dla tych osób otworzyć. I odwołuje się do takich pobudek humanitarnych. Mówi o tym, że jesteśmy katolikami, że powinniśmy zrobić to z potrzeby serca. Ta sytuacja jest trudna, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, dlatego między innymi Polska usiłowała wysłać do służb reżimu Łukaszenki pomoc humanitarną, która wielokrotnie była odrzucana. Jak odpowiedzieć na takie argumenty? Jak państwo musi się zachowywać w tak ekstremalnych i bardzo ciężkich sytuacjach? Ja powiem w ten sposób. Ci ludzie są całkowicie legalni na terenie Białorusi. Jeżeli ktoś może czuć obawę przed utratą wolności na terenie Białorusi, to obywatele tego kraju, którzy są w opozycji do reżimu. Polska udziela im wsparcia. Polska jest dla nich wsparciem. Tu mamy wielu działaczy opozycji, którzy znaleźli bezpieczne schronienie w naszym kraju. Mamy kilkanaście tysięcy Białorusinów, którzy po tych dramatycznych wydarzeniach sprzed roku musieli uciekać ze swojego kraju. Tu okazujemy naszą solidarność, przywiązanie do wartości. Ale to są rzeczywiście uchodźcy. Natomiast ci, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, są to nielegalni migranci, którzy na terenie Białorusi zostali sprowadzeni przez reżim Łukaszenki. Są tam całkowicie legalnie. W każdej chwili mogą wrócić z powrotem do domu, do Mińska. I nikt ich nie represjonuje. Tam ich nic złego nie czeka ze strony reżimu Łukaszenki. Poza tym, że mogą utracić pieniądze, jakie zainwestowali w podróż, bo to była inwestycja w podróż po lepsze życie do Europy. Więc nie dajmy się zwariować, nie dajmy się szantażować pseudomoralistom. Ja nie chcę oceniać do końca motywacji tych ludzi, czy jest to jakiś naprawdę nieodpowiedzialny sentymentalizm, którym ja jako minister spraw wewnętrznych nie mogę się kierować. Muszę się kierować odpowiedzialnością za bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Czy jest to jakaś głupota i cynizm, czy też cynizm? No, różne mogą być motywacje ludzi, którzy wspierają nielegalną migrację na terenie Europy. Ale nikt już w Europie nie myśli w takich właśnie kategoriach. To naprawdę jest coś nieakceptowalnego, niedopuszczalnego, żeby w tak nieodpowiedzialny sposób podchodzić do tych spraw. Jeden z białoruskich aktywistów na antenie Polskiego Radia mówił o tym, że Łukaszenka testuje. Na ile może sobie pozwolić? Co może zrobić na polskiej granicy? Jak zachowamy się? Czy jesteśmy gotowi ulec? Pytam o to w kontekście również informacji, które docierają ze Straży Granicznej, która, jak wiemy, dysponuje nagraniami, kiedy to ci nielegalni migranci byli wprost wpychani na terytorium Polski siłą. Ja może zacznę od tego testowania przez Łukaszenkę. Tak naprawdę to nie Łukaszenka testuje odporność i siłę państwa polskiego, tylko Putin.
Łukaszenko nigdy by nie pozwolił sobie jednak mimo wszystko też również wzdłuż granic Rosji na stworzenie tego typu niekontrolowanych kanałów nielegalnej imigracji. On ma akceptację. Dla Putina, dla Rosji będzie to wygodny, bardzo wygodny mechanizm nacisku na Polskę, na Litwę, na Unię Europejską. Putin zawsze może powiedzieć, wiemy, że ma całkowicie dominującą pozycję wobec Łukaszenki. Może z nim zrobić wszystko, może wydać mu każde polecenie, ale w sytuacji, prawda, dla niego wygodnej zawsze może powiedzieć, to nie ja, to Łukaszenko, to Białorusini wam to robią. Musimy być twardzi, musimy twardo bronić naszych praw do suwerennej granicy i nikt w sposób niekontrolowany nie może przeniknąć na terytorium naszego państwa. A te sytuacje, kiedy rzeczywiście tak, służby białoruskie zachowują się w sposób prowokacyjny, w sposób brutalny wobec migrantów. Tak, mieliśmy doniesienia więcej także z Litwy, że dzieci były karmione narkotykami. Tak, to prawda. Bardzo możliwe, że służby białoruskie dążą do tragedii na granicach. Mamy udokumentowany przypadek litewski, gdzie strażnicy graniczni z placówki w Drustkiennikach 22 lipca zatrzymali kilkunastoosobową grupę uchodźców, gdzie była dwójka dzieci. Rodzice tych dzieci stwierdzili, że nie mają kontaktu z dziećmi, że nie mogą ich wybudzić, po czym przyznali, że przed przekroczeniem granicy otrzymali pigułki od prowadzących ich funkcjonariuszy białoruskich do granicy pod pretekstem, że dzieci się uspokoją, nie będą płakały w trakcie przechodzenia, nie zwrócą uwagi grupy, prawda, strażników litewskich na tę grupę. W ostatniej chwili lekarze litewscy uratowali tym dzieciom życie. Jedno z nich miało 1,5 roku, drugie 6 lat. Okazuje się, że dano im metadon, czyli bardzo ostre lekarstwo, które jest dedykowane osobom uzależnionym od heroiny i morfiny, które mają głód narkotykowy i to ma łagodzić skutki tego głodu. To były narkotyki. To były narkotyki, te 1,5-roczne dziecko i 6-letnie dziecko w ostatniej chwili uratowano. Być może chodziło reżimowi o to, żeby nagle cały świat się dowiedział, że na granicy, tym razem litewsko-białoruskiej, umierają małe dzieci. Nie mogę tego słuchać, tak jak myślę nasi widzowie. Nasi strażnicy graniczni i wojsko poddani są teraz ogromnej presji. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa. Są prowokowani z drugiej strony, są oskarżani i obrażani również przez niektórych Polaków. Komentarz do ostatnich słów reżysera Agnieszki Holland chciałabym pana ministra zapytać. Ja może jeszcze parę słów o tych prowokacjach. Rzeczywiście mnożą się prowokacje wobec naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, wobec naszych żołnierzy, prowokacje z udziałem funkcjonariuszy białoruskich. Dochodzi do sytuacji, że funkcjonariusze białoruscy na widok naszego patrolu mierzą do nich z broni długiej, przeładowują broń, udają, że oddają strzał w kierunku naszych funkcjonariuszy. Rzucane są petardy w pobliżu żołnierzy, którzy rozstawiają zasieki na granicy. Także takich prowokacji jest bardzo dużo. Celem tych prowokacji być może jest to, żeby ten pierwszy strzał, prawdziwy strzał padł z polskiej strony. Żeby ktoś z żołnierzy w poczuciu zagrożenia, że za chwilę może zostać zastrzelony, oddał ten strzał. Także druga strona naprawdę bardzo mocno prowokuje. A jeżeli chodzi o, i ja chciałem bardzo podziękować wszystkim naszym funkcjonariuszom Straży Granicznej, żołnierzom Wojska Polskiego, policjantom, którzy są tam na granicy, za ich zimną krew, za profesjonalizm, za oddanie naprawdę sprawie ochrony granic państwa polskiego i naszego bezpieczeństwa. I takie słowa, jak mówiła Agnieszka Holland, no, są niesłychanie bulwersujące. To jest wielkie rozczarowanie. Naprawdę osoba, która rości sobie, zakładam, jakieś pretensje do tego, żeby uchodzić za intelektualistkę, no nie może kierować się jakimiś histerycznymi emocjami, ale musi czasami używać rozumu. To są opinie bezrozumne, niesprawiedliwe i niedopuszczalne. Nasi strażnicy graniczni i nasze wojsko pracuje w niewyobrażalnie trudnych warunkach. Poddawani są presji, jak już mówiłam, z każdej strony. Do tego rzeczywiście muszą się mierzyć z atakami. W jaki sposób możemy tych ludzi wesprzeć? Oni dostają wsparcie od okolicznych mieszkańców. To wiemy, bo słyszymy zresztą w rozmowach z ludźmi tych właśnie przygranicznych terenów, tych właśnie objętych stanem wyjątkowym. Stan wyjątkowy
to dla tych ludzi też nie jest łatwa sprawa, ale przyjmują to ze zrozumieniem i chwalą Straż Graniczną i wojsko za to, że mogą czuć się bezpiecznie. Zdecydowanie tak. Naprawdę objawów sympatii od mieszkańców tych terenów przygranicznych, którzy są narażeni na różnego typu niebezpieczne sytuacje, tych objawów sympatii jest bardzo dużo. Naprawdę ja też niemal codziennie pytam w trakcie spotkań, czy komendanta głównego Straży Granicznej, czy komendanta głównego Policji. Wiem, że minister Błaszczak pyta swoich dowódców wojskowych o nastroje ludności i naprawdę jest wielka sympatia dla naszych żołnierzy, dla naszych funkcjonariuszy i wielkie zrozumienie dla działań, jakie podejmują. Mieszkańcy czują się na pewno bezpieczniej. Sytuacja nie jest jeszcze bezpieczna, ale dlatego też uważam, że będę rekomendował rządowi i mam nadzieję, że rząd przekaże taką rekomendację panu prezydentowi, przedłużenie o następne 60 dni stanu wyjątkowego w tym wąskim pasie bezpośrednio przy granicy, tak żeby wszyscy czuli się bezpieczni, żebyśmy mieli instrumenty prawne do efektywnych i skutecznych działań na granicy. Jestem pewny, że przeczekamy reżim Łukaszenki z jego absurdalnymi działaniami. On zostanie sam z tymi problemami, które nam chce stworzyć. Nasza granica będzie twarda. Zachowamy jej integralność i suwerenność. Czekamy zatem na decyzję. Dziękuję panie ministrze. Mariusz Kamiński był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. A na naszych widzów czeka już Adrian Klarenbach i jego goście w programie Minęła 20.